Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Korgon i zachęcam wszystkich was, którzy słyszycie te słowa, abyście zatrzymali się na parę minut, pół godziny. Jestem tutaj razem z moją żoną i chciałem wam opowiedzieć historię mojego życia. Jeszcze 16 lat temu po raz ostatni przechodziłem przez bramy tego uniwersytetu. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji tutaj. I tak naprawdę przez ponad 30 lat mojego życia byłem kimś, kogo ten system od początku tworzył i budował. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową. Później byłem również prymusem w liceum. Przez cały czas wydawało mi się, że tylko w ten sposób będę mógł osiągnąć sukces i tylko w ten sposób będę mógł być zaakceptowany. Kiedy skończyłem z wyróżnieniem te studia prawnicze tutaj na Wydziale Prawa, następnie zacząłem budować firmę prawniczą. Zacząłem współtworzyć dużą kancelarię prawniczą. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii. Wydawało mi się, że Bóg, jeśli w ogóle jest gdzieś tam w chmurach, to w ogóle nie interesuje się moim życiem. Że tak naprawdę to ja muszę być silny, to ja muszę być ciągle spięte pośladki i dać radę. Ciągle stawiano mi kolejne wymagania. Ciągle musiałem coś zasłużyć. Ciągle musiałem coś zrobić, żeby dojść do kolejnego pułapu. Wiecie, na zewnątrz wyglądało to tak, że wszyscy, którzy mnie znali, podchodzili, klepali mnie po plecach, mówili: Michał, ty jesteś uosobieniem sukcesu. Robisz karierę, masz pozycję, zbudowałeś piękny dom, masz nowe samochody, masz rodzinę. Natomiast przyjaciele, im bardziej w to brnąłem, tym wiedziałem, że tak nic nie ma. Prawda o tym była taka, że byłem samotnym i nieszczęśliwym człowiekiem i byłem mistrzem świata w udawaniu twardziela. Wydawało mi się, że to o to chodzi, że to właśnie tak ma być. Chodziłem w maskach przed swoją żoną, chodziłem w maskach przed znajomymi, chodziłem w maskach w relacjach biznesowych, nawet przed swoimi dziećmi. I wiecie, właśnie w tym momencie, kiedy teoretycznie na zewnątrz miałem wszystko, co ten świat ma do zaoferowania i wszyscy mówili, że to właśnie o to chodzi, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Wiecie, w pierwszej chwili człowiekowi, wykształconemu człowiekowi, to się wydaje niedorzeczne. Przecież ja właśnie pojąłem prawidła ekonomiczne, prawidła gospodarcze, wpływ historii, politykę. Właśnie zacząłem się w tym dobrze poruszać. A nagle słyszę, że tak naprawdę to Jezus Chrystus jest zbawieniem. I to On poszedł za mnie i za każdego z was. 2000 lat temu na krzyż, aby nas uratować. Wiecie co? I bardzo szybko doszedłem do takiego miejsca, że uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to ja zasiadłem na Jego miejscu. Sam dla siebie byłem Bogiem. Byłem samosprawiedliwy. Oczywiście potrzebowałem akceptacji innych, bo ona mnie budowała. Ona dawała mi siłę. I wiecie, i któregoś dnia, kiedy miałem pełną świadomość, że potrzebuję Jezusa, zawołałem do Niego: jeśli Ty, Jezus, jesteś inny niż cały ten chory religijny system, który mnie otacza, niż ta hipokryzja księży, z którą od lat się spotykałem, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, to ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać osobiście, bo ja wtedy słyszałem, jak inne osoby mówiły, że spotkały Go osobiście. Dla mnie on był jedynie jakąś figurą retoryczną. Czymś, nie wiem, że mogę sobie wychodzić do kościółka, robić dobry. Ja w ogóle, jak rozpatrywałem kiedyś jego osobę, to myślałem, że on jest taki, że powie: okej, Michałku, 90% dobrych uczynków, 10% złych, super, bilans masz dodatni, statystyka działa, idziesz do nieba. To są brednie. Kiedyś też myślałem, że Boga potrzebują tak naprawdę degeneraci, bandyci i złodzieje. Ale nie ja, porządny człowiek, porządny obywatel. Ja? Nie. Przecież ja jestem dobry.
mi się należy. Należy mi się kiedyś zbawienie. Przecież Bóg na pewno to doceni. Przyjaciele, ale w tamtym momencie, kiedy ja w czystości serca zawołałem do Niego: Jezu, ja chcę Cię poznać. Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, że zszedłeś na ziemię w ciele człowieka, że umarłeś za moje grzechy i wstąpiłeś do nieba. Przyjdź i mnie uratuj. Panuj w moim życiu. Przyjaciele, ja kompletnie nie wiedziałem, co to oznacza, bo nigdy nie byłem religijnym człowiekiem. Wydawało mi się, że religia jest dla słabych ludzi, tak jak wam mówiłem wcześniej. A ja zawsze udawałem silnego. Ale właśnie kiedy stanąłem w czystości serca, powiedziałem: Jezus, przyjdź i mnie uratuj. Potężny Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, przyszedł do mnie. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, że właśnie w tamtej chwili narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo. Przyjaciele, jak Jezus Chrystus chodził w ciele po ziemi, w którejś nocy, po ciągu dnia się wstydził, przyszedł do Niego taki religijny człowiek, taki poważany w Izraelu, faryzeusz, o imieniu Nikodem. Mówi: widzę, że czynisz wielkie dzieła. O co chodzi? O co chodzi? Jezus powiedział mu tak: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Nikodem nie rozumiał, mówi dalej: ale jak? Ja mam blisko 70 lat. Jak ja mogę wejść powtórnie do łona matki? Jezus powiedział mu: nie rozumiesz. Co się narodziło z ciała jest ciałem. Musisz się narodzić z Bożego Ducha. Przyjaciele, każdy człowiek tu na ziemi potrzebuje spotkać się z Bogiem. Każdy człowiek. To nie jest na szóstkę. To nie jest dla wybranych. Każdy człowiek potrzebuje Go wybrać. 2000 lat temu Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga do człowieka. Słowo Boże mówi wyraźnie: wszyscy zgrzeszyli, gdyż brak im chwały Bożej. Każdy człowiek potrzebuje się z Nim spotkać. Każdy człowiek. On, Jezus Chrystus, tam na krzyżu poszedł, aby Cię uratować, każdego człowieka. Ale dzisiaj do Ciebie należy decyzja. Dzisiaj to Ty decydujesz. Ty decydujesz. Kiedy słyszysz te słowa, podejmujesz właśnie w swoim sercu decyzję. Albo przychodzisz i mówisz: jakiś śmieszny wariat, jakie głupoty opowiadał. Albo kiedy słyszysz głos Ducha Świętego, odpowiadasz za tym i mówisz: Boże, ja się wyłamuję z tego systemu. Dziękuję Ci, Jezus, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Ja Cię zapraszam do mojego życia. Zapraszam Cię. Chcę, abyś przyszedł i abyś panował, abyś mnie uratował. 2000 lat temu, tam na krzyżu Golgoty, nastąpiła wielka wymiana. Wielka wymiana. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. Jezus to wielki Bóg. On zmartwychwstał. I to są dwa bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, kiedy uwierzysz dzisiaj, już dzisiaj będziesz obywatelem nieba. Kiedy skończyło się to coś, a to się skończy, to się nazywa dzisiaj. Ty masz pewność, że idziesz do nieba. Nie nadzieję, nie zasługiwanie. Masz pewność. Bo Jezus Ci to załatwi na krzyżu Golgoty, a Ty swoją decyzją i aktem wiary przyjmujesz to do swojego życia. Ale po drugie, możesz też doświadczać nieba na ziemi. Od 6 lat, kiedy nawróciłem się, kiedy narodziłem się na nowo, doświadczam zwycięstwa Jezusa w swoim życiu. Kochani, czy wiecie na przykład, że tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę? Ja nie jestem tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. Jestem również po to, aby wam zaprezentować moc Boga dzisiaj. Może ktoś z was jest chory. Może masz raka. Albo inną nieuleczalną chorobę. Może lekarze postawili na tobie krzyżyk. Jeśli chcesz, dzisiaj możesz być zdrowy. Wystaw mnie na próbę. Wystaw mnie na próbę. Podejdź. Położę na Tobie swoje święte ręce. Nakażę chorobie odejść i będziesz zdrowy. Kochani, to pytanie Jezusa, które zadawał ludziom 2000 lat temu, kiedy chodził po ziemi, jest wciąż aktualne. Czego chcesz? Czego chcesz?
Czy chcesz być prawdziwie wolny? Czy chcesz zwyciężać? Czy chcesz? Czy wolisz tak jak do tej pory? I mówię wam to. Miałem wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. Pieniądze, pozycje. Ale byłem samotny i nieszczęśliwy. I wiedziałem, że jestem na prostej autostradzie do piekła. I z tego miejsca zawołałem do niego, nie wiedząc, o co chodzi, nie rozumiejąc intelektualnie tych rzeczy. Jezu, przyjdź i mnie uratuj. I to była najważniejsza decyzja mojego życia. Najważniejsza decyzja mojego życia. Dzisiaj jestem tutaj po to, aby świadczyć Ci moim życiem, że Jezus żyje, nie wisi na krzyżyku, nie jest jakiś tam malutki. To jest potężny Bóg, który 2000 lat temu oddał za Ciebie swoje życie. Kiedy słyszysz te słowa, podejmujesz decyzję. Dla jednych z Was będą to słowa ku życiu, a dla innych z Was słowa ku śmierci. Już nigdy nie powiesz: Jezu, nie słyszałem Ewangelii. A On Ci powie tak: a co zrobiłeś z tymi słowami tego gościa pod bramą Uniwerku, którego uznałeś za wariata? Co z tym zrobiłeś? Co zrobiłeś z moim dziełem, z tym, co zrobiłem dla Ciebie na krzyżu? Każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. To nie jest dla wybranych, to jest dla każdego człowieka. Czy wiecie, że możecie się niczego nie bać? I mówię wam z perspektywy człowieka, który przez ponad 30 lat udawał się innego, ale nim nie był. Bo kiedy kładę się sam spać w domu, wtedy zastanawiałem się, co będzie jutro, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj wiem, jak będzie wyglądało. Znam koniec. Znam koniec. Ty podejmujesz decyzję, przyjaciele, kto z Was? Kto z Was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Kto z Was? Kto z Was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem i zostać obywatelem nieba? Nie musisz się spijać, nie musisz się zasługiwać na nic. Nie wydepczasz sobie też to, latając do kościółka i udając porządnego człowieka. Bo ty wiesz, że w swoim sercu jest niegodziwości. Potrzebujesz Jezusa. Upamiętajcie się. Upamiętajcie się. Nie kroczcie tym chorym systemem. Jezus żyje. Jezus żyje. Jest kompletnie niereligijną osobą. Niereligijną. Niereligijną. To nie jest zabawa. Tu chodzi o wasze życie. O wasze życie. Tu nie chodzi o mnie. Ja już wybrałem. Ja już wygrałem. Dzisiaj jestem tutaj po to, bo jego miłość rozlana jest we mnie. Kiedyś miłość była jedynie sentymentalna dla mnie. Albo egoistyczna, to mi się należy. Dzisiaj potrafię kochać. I jestem kochany. Rozumiesz? Bez żadnej spinki, bez żadnego strachu, bez żadnych masek. Ty decydujesz. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy. Halleluja.